serdecznie witam w imieniu Zespołu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bolesławcu. Przypadam w udziale zaszczyt prowadzenia prezentacji Państwu. Jest to szczególna prezentacja. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotr Gliński zainaugurował 5 kwietnia 2016 roku Rok Sienkiewiczowski. W tym roku mija, jak mówiłam, setna rocznica śmierci noblisty i 170. rocznica jego urodzin. Jak wielkim był pisarzem, człowiekiem i Polakiem, że w dowód szacunku i uznania społeczeństwo polskie podarowało mu tę pełną uroku posiadłość. Obecnie jest na Muzeum Henryka Sienkiewicza. Henryk pochodził z rodziny wielodzietnej, miał 4 siostry i jednego brata. Rodzina przenosiła się ciągle, zmieniała miejsca zamieszkania, aż w 1861 roku osiadła na stałe w Warszawie. Wielką popularność przyniosły mu relacje z dalekich wędrówek. Listy z podróży do Ameryki 1876-78 oraz listy z Afryki 1891-92, szczególnie te pierwsze. W 1978 roku wrócił do Europy. Zatrzymał się w Londynie, po czym przez rok przebywał w Paryżu. Odwiedził też Włochy. Coś mamy chyba z Sienkiewicza, że też podróżujemy gdzieś tam po świecie, rozwiedzamy. Co jest piękne. Nie boimy się niczego, nie? No chyba nie ma się czego bać. Ludzie są dobrzy, trzeba to wierzyć. Świat jest takie piękne, że... Zgadza się. W czasie tych wędrówek pracował nad nowelami i powieściami drukowanymi w całej krajowej prasie warszawskiej, krakowskiej, lwowskiej i poznańskiej. Twórczość literacką rozpoczął Sienkiewicz nowelami. Napisał ich ponad 40. Posługiwał się różnymi formami – humoreską, gawędą, obrazkiem obyczajowym i pamiętnikiem. W latach 70. XIX wieku publikował artykuły krytyczne w Przeglądzie Tygodniowym. Następnie jako utalentowany reporter i felietonista współpracuje z Gazetą Polską. Jego przenikliwe felietony ukazywały się w cyklach Bez tytułu i Chwila obecna. I pisał już pod pseudonimem Litwos. Przyjaźnił się z cyganerią artystyczną, a wraz z Adamem Chmielowskim i Stanisławem Witkiewiczem był stałym gościem salonu Heleny Mądrzejewskiej. Trylogia pozostaje jednym z najbardziej popularnych dzieł polskiej literatury. Podobnie jak inne powieści historyczne Sienkiewicza, cykl ten wyróżnia się mistrzowskim odnowieniem romansu przygód, wykorzystując możliwości, jakie daje pisarzowi atrakcyjna, awanturnicza fabuła. Sienkiewicz znosi jednak ten gatunek na wysoki poziom artystyczny, przede wszystkim dzięki doskonałej archaizacji języka oraz znakomitej plastycznej.